a ty jesteś buddystą, więc to jest w ogóle sztuka godzenia się. Wiesz co? Pracy nad sobą. Nie, wiesz, ja zostałam wychowana w filozofii buddyjskiej i praktykowałam buddyzm przez bardzo wiele lat i to różne odłamy, bo moi rodzice praktykowali buddyzm japoński zen i z tego wyrosłam. Potem jako dorosła osoba szukałam sobie swojej ścieżki, praktykowałam przez 9 lat buddyzm tybetański, potem znowu szukałam w zenie. W tej chwili nie jestem związana z żadną grupą, ale na pewno jest mi to najbliższa filozofia i bardziej myślę o tym właśnie jak o filozofii niż religii.